No witam serdecznie. Dzisiaj do Sobieszewa, zupełnie w innym celu sobie pojadę. Doświadczenia mam po prostu tej wody. Mianowicie na obserwację, taką mini obserwację, bo o tej godzinie oczywiście to jest pewnie za późno, ale wziąłem lornetkę i na kilku miejscach, punktach widokowych zamierzam się zatrzymać, żeby po prostu zobaczyć, jak to działa. No, dlatego z tyłu mam dzisiaj nietypowe wyposażenie, bo plecak. No i zobaczymy, jak taki mobilny układ się sprawdzi. Na razie musimy tutaj do Sobieszewa się dostać. Ta droga, którą można sobie wybrać, to jest droga przez Forty Napoleona, czyli z Gdańska jakby umijamy tą ulicę Długą, tylko można pojechać fortami. No, jakość jest taka sobie tej drogi, ale za to w niedzielne popołudnie to chyba jest najlepsze rozwiązanie. A drugi pomysł to jest pojechać przez Pruszcz, przed Pruszczem na wysokości Świętego Wojciecha, zjechać i pojechać asfaltem. Tak też chyba wrócę. Ale na razie tutaj dojeżdżamy do okolicy rafinerii gdańskiej. Chciałem też drona. To jeśli będzie trochę wolnej przestrzeni, to się jakiś film też nagra. No i taka ładna traska, krótka bo krótka, ale zawsze coś, która nas doprowadzi prawie do Sobieszewa. No, zostanie fragmencik taki przez most, musimy przejechać i potem w lewo pojedziemy do Ptasiego Raju dzisiaj z racji tego planu obserwacyjno-turystycznego. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj, jeżeli chodzi o dostępność do wież obserwacyjnych, bo jeśli będzie miejsce, gdzieś się będę mógł wbić, to też wejdę tam do góry. Są chyba trzy takie wieżyczki do obserwacji. Może się uda dostać na którąś z nich. Taki jest plan przynajmniej. Mamy obszar ujście Wisły, ścieżki dydaktyczne i tu się zaczyna jeden ze szlaków niebieski, chociaż na tyle ich tutaj jest niewiele, że się, a tutaj jest zielony, niebieski, jest kilka po prostu prowadzących pewnie na samo morze. A jak tutaj chodziłem, to też nie czytałem tych ilustracji, tych tablic z nazwami botanicznymi drzew, które tutaj też rosną, ale dzisiaj dla was mogę to przeczytać. Tutaj była olsza czarna, a tutaj mamy ptaki trzcinowisk. Można to poczytać sobie troszeczkę. Tutaj mamy następną. Okej, o ujściu Wisły można tutaj sobie poczytać. No, pojedziemy chyba teraz w stronę wieży obserwacyjnej, jednej z kilku. Jak ją znajdę, to zobaczę, może się uda wejść do góry.
No i jakiś odcinek stąd powinna być ta jedna z tych wież. Zobaczymy właśnie. Dobra, bo tutaj mamy problem. Uwaga! Może uda dojechać w całości. O, jest wieża, dobra. No to zbijamy się do góry. Widzę, że tam nikogo nie ma. Jest szansa. No, powiem wam szczerze, że śmieję się trochę, bo widzę, że tutaj chyba jest dziwna ta wieża, gdyż jakby tutaj ta jarzębina, która rośnie, czy inna szyszka, to właściwie skutecznie zasłania widok na to jeziorko i no, możemy z bliska obejrzeć liście tych drzew, natomiast co do spojrzenia gdzieś dalej, to chyba tu najszybciej będzie po prostu poczytać sobie te tablice informacyjne, bo raczej są dużo lepsze miejsca niż to do obserwacji, no bo po prostu nic nie widać, to strasznie zarosło. Dobra, nie ma co, trzeba się zwijać i lecieć na inną wieżę, tylko może tutaj spróbuję się ukryć przed krzykiem jakimś. Kogoś chyba biją. Jakieś drzaski odchodzą tu. No dobra, ja tu spróbuję mimo wszystko wyjąć tą rolnetkę i zobaczyć, jak to będzie. Może się jakoś tutaj uda o tędy coś dojrzeć. Jedyne miejsce, które daje jakiś tutaj wgląd. Może się uda. O, stąd na przykład. Możemy ruszać tutaj. Problem jest tylko taki, czy nas komary nie zjedzą i czy nas kleszcze nie obsiądą, chociaż no, może to być tutaj pewne ryzyko, powiem wam. Przedzieranie się przez te chaszcze na brzeg, chociaż tutaj jest droga jakaś wytyczona, widzę. Ale dobra, zobaczymy. Kawałek się przejdę, nie jestem... O, ciekawe, czy dron tu przeleci nam. O. Fajnie się zamotał, ale dał radę. Brawo. Ty. Idziemy dalej. Może się znajdziemy gdzieś tutaj nad samym brzegiem, to no, mi się wydaje, że chyba starczy. Chyba dalej jednak nie idę, bo to nawet jak dojdę, to do trzcin dojdę i dalej nic nie będzie chyba ciekawego. Tu znaleźliśmy trochę lepszy punkt. Tak to wygląda. W ogóle ta wieża jest dwupoziomowa. Jest jeszcze wejście wyżej. A, taka malutka. Można też tam pójść, do góry. Idę do góry wtedy. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. No, jest trochę wyżej. No, tutaj to już zobaczę. Dużo więcej. Thank you.
miałem iść nad morze, ale kawał drogi jest po piachu. Szczerze mówiąc, nie chce mi się tutaj przedzierać, ale kilka słów na temat tej obserwacji z rolnetki. No bardzo fajna sprawa, uważam. Ta lornetka, którą mam, mogę ją kiedyś pokazać na jakimś filmie, co to jest za model. Tak dokładnie jest to Fujinon 10x50. Jakość obrazu daje taką, że można bez zmęczenia obserwować bardzo długo przyrodę. Tutaj zatrzymałem się właśnie w tej wieży obserwacyjnej i w tej wieżyczce spędziłem no tak co najmniej pół godziny, może nawet dłużej. Bardzo przyjemnie się obserwowało. Oparłem sobie ręce, łokcie o poręcze, tak żeby ta rolnetka tam nie latała. Ale tak jak mówię, no najlepiej jest oczywiście mieć statyw, wtedy jest w ogóle komfort dużo wyższy, no ale więcej też ze sobą bierzemy. No i tą drogą, co za chwilę zobaczycie, też dojedziemy już do plaży. No tym razem postanowiłem jednak tutaj zajść, bo wiem, pamiętałem, że ta plaża w Sobieszewie naprawdę jest bardzo ciekawa i zazwyczaj tam prawie nie ma ludzi, także można sobie tak w miarę w ciszy i w ciszy przesiedzieć troszeczkę. No i tak też było i tym razem. Cóż, z plaży tutaj w Sobieszewie to wydaje mi się, że można też dostrzec foki czasami w wodzie, bo one tam mają na takich łachach piasku, które tworzą się przy ujściu Wisły. Po prostu Wisła z prądem niesie piasek i ona razem z prądami morskimi tworzą czasami takie daleko od brzegu łachy piaszczyste, na której lubią przebywać foki. No i są nawet wyprawy oczywiście tutaj na foki fotograficzne. No i jak ma się szczęście, myślę, że to jest duża szansa, że w Sobieszewie się fokę na plaży odnajdzie, która po prostu sobie wyjdzie na brzeg czasami. To o tym donoszą różne serwisy takie jak Facebook. No ale cóż, w tym roku by trzeba było po prostu tymi plażami się przespacerować. Wtedy jest szansa, że taką fokę się gdzieś spotka. No ale ja tylko kawałeczek wyszedłem na brzeg, nic dalekiego, ale zapraszam Was też na ten widok właśnie z nad wodą, bo nad morzem, bo jest bardzo ciekawy moim zdaniem. Bo akurat pod tunelem na szczęście ta burza chwyciła, no bo pada. Dobra, trzeba poczekać, bo inaczej to za zimno będzie wracać do domu, bo to jeszcze zostało 10 km tylko, ale no jednak cóż, trzeba poczekać. Taka przygoda po drodze. Planów, jak widzicie, raczej nie będę, no na pewno nie będę wjeżdżał tutaj na żadne góry, bo jakby nie było, jest ryzyko, że jakiś zbłąkany piorun gdzieś tutaj może strzelić, a był plan, żeby tam pojechać właśnie na tą górkę u góry, nie? Więc to innym razem. Wracać. No bo jak widzicie, chmurzy się. To był taki deszcz mocny, krótki, ale
Nie wygląda to tak, jakby miało nie padać. Myślę, że jeszcze będzie dzisiaj ulewa, być może nawet mocniejsza niż ta tutaj. No dobrze, moi drodzy. Ja nie wiem, czy w tym tygodniu jeszcze coś wrzucać będę rowerowego. Jak już to po Robinsonacie, która niebawem. Zrobię oczywiście reportaż z tego wyścigu. Zobaczymy, jak się ułoży pogoda. Jak rozłożę sobie siły, czy pojadę na ile razy to się uda po prostu pokonać. Także pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach i do zobaczenia na kanale dalej. O, ja jeszcze tutaj muszę przez miasto tylko przejechać. No i potem drogą taką asfaltówką do domu. I potem co? Wykąpać się, coś ciepłego, zjeść herbatę, bo zimno. No niestety nie udało się dojechać przed tą drugą falą burzy. No ale dobra, tak się tak też bywa. Trudno.